na początek naszego spotkania początkowego, jak tradycja nakazuje, przenieśmy się serce do Betlejem, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Marka. Wyruszył też Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, aby się zdać zapisać wraz z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. A gdy tam przebywali, nadszedł dla niej czas rozwiązania. Urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w Gospodzie. O słowo Pańskie. Ksiądźmy, prosimy Ojca Piotra o przesłanie do niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kochani, ten czas naszej polskiej tradycji wydłużony do 2 lutego to bardzo intensywny nasz czas. Myślę, spotkań upadkowych z rodziną Radia Maryja w kraju poza granicami. Wczorajszym bezpiecznie dzięki Panu Bogu zlądował także oficjalny spotkań upadkowych. Ojciec Benedykt, my także te spotkania upadkowe przeżywamy w różnych zakątkach naszej ojczyzny. I powiem może tak, że tak jak spotykamy się na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam, jako rodzina, tak i spotkamy się teraz, czyli zasiadamy za stołem naszej ojczyzny i naszego Kościoła. I tak sobie siedzimy i rozmawiamy o tym, co nas boli, o tym, co nas cieszy. Dzielimy się ze sobą nawzajem pomysłami dotyczącymi działań, które chcemy podjąć, planujemy wspólnymi siłami, ale nade wszystko do tego stołu chcemy zaprosić Pana Jezusa. Chcemy być tymi, którzy w tych wszystkich działaniach, których jest tak wiele i są liczne, nie chcemy zapomnieć o tym, co jest najważniejsze i najistotniejsze. I zazwyczaj robimy sobie tak po prostu i najzwyczajniej, aby Pan Jezus nigdy nie był najmniejszą figurką w szopce naszego życia. Ale zawsze aby był kimś jedynym, niepowtarzalnym. Kimś największym. Kimś, a potrzeba, żebyśmy to mieli świadomości, jest w stanie nadać sens całemu naszemu życiu, naszym działaniom, naszym troskom, naszym radościom, naszym bólom, dzisiaj może niezrozumiałym dramatom. To wszystko chcemy złożyć w Jego ręce. Chcemy Wam dziękować za to, że jesteście taką wspaniałą rodziną Radia Maryja. Bo często to powtarzamy. Nas w Toruniu, przy mikrofonie, przed kamerą, ojców redemptorystów, gazdami. A cała praca, cała energia to serca ludzi, którzy są solidarni z tym dziełem. Ludzi, którzy współtworzą to dzieło nowej ewangelizacji przez modlitwę, przez ofiarę cierpienia, także przez ten serca i poprzez bardzo konkretne zaangażowanie w terenie, w parafiach, w miejscowościach, w rodzinach. Tego jest bardzo wiele tych inicjatyw, w które włącza się rodzina Radia Maryja. I za to Wam dziękujemy. I życzymy sobie wzajemnie, aby ten nowy rok był naznaczony Bożym błogosławieństwem, abyśmy śpiesząc się, pośpieszyć się dalej, jak najwięcej uczynili w naszej ojczyźnie i na świecie dla obecności Boga w życiu indywidualnym, rodzinnym, także politycznym i gospodarczym. Chciałbym się powiedzieć, podnieś rękę, Boże Dziecie, błogosław ojczyznę miłą. Prosimy Pana Ministra również o słowo jedności i życzeń do wszystkich tutaj obecnych. Bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Księże Piotrze, Ojcze Piotrze, czcigodni księże i ojcowie i Państwo, szczególnie rodzina Radia Maryja, w tym
dniu dzisiejszym, w tym nowym roku, przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować za to, że Państwo jesteście i nawiązać do słów ojca Piotra. Nic nie znaczymy, gdy nie ma rodziny, takiej rodziny, gdy nie ma wsparcia społecznego, gdy nie prezentujemy i nie przedstawiamy tego, czego chce społeczeństwo. Za to szczególnie Państwu chciałem podziękować, za to wsparcie, za to, że po prostu możemy reprezentować właśnie Polaków, tych, którym zależy przede wszystkim na przyszłości naszego kraju, na tym, aby ten kraj był naprawdę wolny, bo z tym jest wielki problem. I na ten nowy rok chciałem serdecznie życzyć Państwu tej opieki Bożej, wsparcia i wytrwałości. Wytrwałości tego, co niesie Radio Maryja, Telewizja Trwam, nasz dziennik i cała rodzina. Tej siły, bo bez tej siły niczego nie będziemy w stanie zrobić. A czasy, jakie idą, to widzimy, co się dzieje w całej Europie. Przede wszystkim zniszczenie Kościoła i suwerenności. To jest główny cel, gdzie wyznaczono sobie. Ale jestem przekonany, że z radiem, że z rodziną Radia Maryja nigdy się tego nie dokona. Dziękuję bardzo. Słowo życzenia pani Stefanii Wierdach prosimy Radę Miasta Szczecina i prezes naszej racji katolickiej w archidiecezji. Szanowny księże Piotrze, nasz gościu, księże Piotrze, dyrektorze, czcigodny księża i ojcowie, którzy tutaj jesteście razem z nami, a przede wszystkim czcigodna Radio Maryja, czyli wszyscy Państwo. Cieszę się bardzo z tego zaproszenia i cieszę się, że już któryś raz mogę być razem z Wami i że mogę razem z Wami przeżywać to właśnie spotkanie. Bo obecność tutaj nas wszystkich to świadczy o miłości do Jezusa Chrystusa i do drugiego człowieka. Cieszę się, że moja rodzina tak się rozrosła, bo przez całe swoje życie pracowałam z dziećmi, pracowałam z ludźmi, którzy mi dawali dużo radości. I lubiłam tę pracę. I moja rodzina tak się powiększała. Powiększała się najpierw ta rodzina społeczna, ta rodzina, w której pracowałam, czyli szkoła. I teraz moja akcja katolicka i Radio Maryja. Cieszę się bardzo, że jestem z Wami. I korzystając z tego, chciałam złożyć jak najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim dużo, dużo zdrowia. I dużo sił, żebyśmy to, co robili, czyli tę Ewangelię, którą nosili, żebyśmy umieli zanieść przede wszystkim do swoich rodzin, do swoich zakładów pracy, do swoich środowisk. I tę miłość, którą mamy w sercu, żebyśmy umieli obdarzyć wszystkich ludzi. Szczęść Boże! Pani Króla przekaże życzenia w imieniu nas wszystkich tutaj obecnych, dla ojców turystów, dla Radia Maryja, na ręce ojca Piotra. Drogi czcigodny ojcze Piotrze, księże Piotrze, w imieniu wszystkich tu obecnych mam ogromny zaszczyt złożyć w tym nowym 2014 roku najlepsze życzenia. Błogosławieństwa od małej dzieciny, miłości od Pana Boga, a życzliwości od ludzi. Dobrego zdrowia, szczęścia i radości, pracując dla Bożej chwały i Jego wielkiej miłości. Abyście nie ustawali w powierzonej Wam służbie, lecz ją z ufnością wypełniali i prowadzili nas ku wiecznej Ojczyźnie. A w trudnych chwilach niech Was przytula do swojego serca Maryja Matka Kapłańska. Szczęść Boże. Witam serdecznie. Dziękuję bardzo za wspaniałe zaproszenie. Szanowny ojcze Piotrze, jeden i drugi. Ale proszę Państwa, chciałbym powiedzieć, że dzięki
właśnie Radio Maryja i Telewizji Trwa, Polska Żegluga Morska istnieje jako to przedsiębiorstwo państwowe, ponieważ dzięki znajomości i ojca Piotra udaliśmy się w tych trudnych czasach, kiedy to posłowie chcieli zmienić ustawę o prywatyzacji, komercjalizacji, prywatyzacji, aby nas właśnie wykluczyć to przedsiębiorstwo z tej ustawy, abyśmy się stali spółką Skarbu Państwa i już przez te kilkanaście lat istniejemy dzięki właśnie nagłośnieniu tego w Telewizji Trwa i w Radiu Maryja. Dzięki uprzejmości ojca Piotra jesteśmy właśnie tym przedsiębiorstwem, jedynym przedsiębiorstwem państwowym tutaj w Szczecinie. Wielkie dzięki, z pewnością Państwo również będziecie dalej, jeżeli trzeba będzie głosować, to będziecie za tym, aby to przedsiębiorstwo nadal istniało. Wielkie dzięki jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego. Wszystkim dużo zdrowia życzę i abyśmy byli dalej razem. Proszę, powstańmy, by wspólnie poprosić Boga o błogosławieństwo, o łaskę, którymi będziemy za chwilę dzielić się na znak jedności i wspólnoty. W tej uroczystej chwili wychwalajmy Boga naszego Ojca za tę noc, a w której jednorodzony Jego Syn Jezus Chrystus narodził się z Maryi, aby być Bogiem z nami. Dziękujemy Ci, Boże i Ojcze nasz, za ten biały chleb, obłatę, owoc ziemi ludzkiej pracy, który zgromadzi nas dzisiaj w jedno, w tym miejscu, podobnie jak wówczas, kiedy mocą Twojego Słowa staje się Twoim ciałem i gromadzi nas we wspólnocie ołtarza. Pobłogosław te obłatki, którymi będziemy się łamać i zwyczajem ojców naszych składać sobie wzajemnie życzenia świąteczne. Panie, Ty sam nauczyłeś nas tego, aby w znaku przełamania się chlebem dzielić się z innymi, a zwłaszcza z potrzebującymi miłością, życzliwością, pokojem. Oddasz więc nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili ojcowską Twą dobroć. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kochani, za chwilę będziemy łamać się obłatkiem. Ja bym miał prośbę następującą. Życzenia zostały wypowiedziane przez osoby odpowiedzialne za koła i biura przyjaciół Radia Maryja. Zostały wypowiedziane przez księdza arcybiskupa. Zostały wypowiedziane także przeze mnie. Dlatego życzenia już sobie złożyliśmy. Ale podejdźmy chociaż na chwilę, popatrzmy sobie w oczy, podziękujmy za to, że jesteśmy i przełammy się obłatkiem. O to bardzo proszę. Po przełamaniu się obłatkiem chciałbym także podzielić się z Państwem bieżącymi sprawami dotyczącymi tego, co dzieje się w Toruniu, naszymi troskami, obawami i także planami na ten zbliżający się rok. Będzie możliwość także zadawania pytań, będzie to takie nasze wspólne spotkanie w rodzinie Radia Maryja. Później będzie możliwość także załatwienia wszystkich indywidualnych spraw.
Radia Maryja, Telewizji Trwa dotyczą Kościoła, także działalności w poszczególnych biurach i małaczkiem Radia Maryja. Dlatego czeka nas to, co tu ciągle wysłać przy stole. Bardzo proszę zająć swoje miejsca. I będę prosił także o ciszę. Wiecie, że ojca Piotra na nie musi być porządek. Stanach Zjednoczonych, to są stacje obecne w domach, gdzie przychodzą
satelitarnym bądź siecią telewizji kablowym. W niektórych rejonach, tak jak tam nie była z nich pokladowa telewizja, odbierana była ze stacji naziemna. Będzie to pierwsza katowicka stacja powszechnie dostępna. Przed nami wyzwania ogromne, tego też nie ukrywamy, finansowe, bo jak nas traktują, to doskonale widzicie. Wyliczyliśmy, że nasza miesięczna obecność w przestrzeni satelitarnej i multiplexu miesięczna będzie kosztowała Radio Maryja i Telewizję 2,5 miliona złotych. Miesięcznie. Przy czym płacimy już za multiplex, którego nie mamy. Jak się okazało, to nie jest opłata naliczona od października, tylko opłata od miesiąca marca. Bo ją ciągnęli od tego miesiąca, w którym rozszerzyli koncesję telewizji. Czyli właśnie marzec, kwiecień, maj, no de facto będzie 11 miesięcy, tak? 11 miesięcy płacimy tylko za to, że jest koncesja, a telewizja trwa. Nie może nam. Dlatego tutaj potrzebna jest modlitwa, dziękujemy za wszystkie inicjatywy, które zostały podejmowane, bo my wiemy jedno, że bez modlitwy takiego odzewu społecznego i bez inicjatyw oddolnych typu marsze, manifestacje, protesty, uchwały rad powiatów, gmin, samorządów, tego by nie było. Tego by nie było, bo mamy do czynienia z przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który powtarza nie podają źródła, że telewizję trwa w szczycie ogląda 40 tysięcy osób. No i ja gratuluję takiej stacji, która ogląda 40 tysięcy osób, a w jej obronie trwają miliona obywateli złożyło podpisy, że chcą tę stację oglądać. Więc to są te wszystkie takie sprawy zapisowe, które nas niepokoją, ale no cóż, ale nie jako przód. Ale nie jako przód. Kochani, budowa świątyni, przywiozłem foldery, będzie można sobie zabrać. Te foldery, które były także wydrukowane na rocznicę powstania Radia Maryja. Po Radiu Maryja o wszystkich dziełach można wyczytać. Chcielibyśmy w tym roku konsekrować świątynię Najświętszej Maryi Panny w miarze nowej organizacji i już świętego Jana Pawła II. Potrzebna jest mobilizacja, potrzebne są ofiary. Wiecie, o czym mówię. Nie będę tej sprawy rozwijał. Ludzie czasami do radia teraz dzwonią, pytają się, czy można jeszcze coś zbudować dodatkowego do świątyni, typu jaką stację zrobić krzyżowej, kaplicę różańcową. My teraz mówimy tak. Trzeba najpierw ten kościół wybudować. Bo cóż z tego, że mamy teraz wszystkie zajęte stacje różańcowe, wszystkie zajęte stacje drogi krzyżowej, że mamy ofiarodawców na witraża jeszcze tak do końca nie jest zrobione. Czyli teraz tą pracę wykończenia w środku, kładzione są dymki, ogrzewanie podłogowe i będziemy przymierzać się już powoli do kładzenia posady. To jest sprawa bardzo kosztowna, o tym mówić nie trzeba. Widzicie to tempo, bardzo szybkie tempo, intensywne prace. Chcielibyśmy, aby świątynię konsekrował ksiądz kardynał Zygmunt z Watykanu. Ksiądz kardynał już się zgodził, więc my o tym solidnie myślimy i wiemy jedno, że następna rocznica powstania Rady Maryja będzie już tam. I odwrotnie tego nie będę, gdzieś dyrektor chciał w tym roku zrobić, a jeszcze niektóre prace rusztowania no, mogłyby spowodować niebezpieczeństwo. Zrobiliśmy przejście, można było wejść do świątyni, zobaczyć, jak te prace postępują, ale baliśmy się, że mogą przyjść przymrozki, ktoś może sobie nogę zwichnąć, jednak może złamać i po co te problemy, dlatego jeszcze świętowaliśmy w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Bielanach. Świątynia tak przygotowana, że od razu, tak jak jest to góra, wyłączone kamery, czyli wszystkie możliwe transmisje, będzie można stamtąd przeprowadzać. No i jak widzimy, opatrznościowo, szlak męczeńskiej śmierci, księdza Jerzego Popiełuszczyka. Ta świątynia na tym trasie, w czasie, w którym Kościół jest tak mocno przesiadła. I to jest tak, że bardzo gorąca prośba do rodziny Radia Maryja, dlatego, że księża proboszczowie bardzo często mówią, że w
taką najbardziej aktywną członkową parafii jest właśnie rodzina Radia Maryi. Żeby czuć sprawy Kościoła, nie pozwolić tak, żeby nasza rodzina, w naszych parafiach, w naszych zakładach pracy, miejscowościach, opływać biskupów, księży, bo na tym to polega. Cała parafia wymierzona przeciwko Kościołowi, objęta przez media liberalne, telewackie. To widzicie, codziennie jakiś kapłan, ten zboczony, ten wynowi, ten złodziej, ten nie wiadomo jeszcze jaki. I tak są, od rana do wieczora, od rana do wieczora wykrują myślenie, rozmilczają ten głosów. I specjalnie transmitowaliśmy wykład księdza profesora Bogdana w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Powiedział wprost, na 1500 skazanych w Polsce za pedofilię i siedzących w więzieniach obecnie jest jeden wypadek. Szkoda, że jest jeden i wstyd na całym. 1501. A w mediach, jak włączycie TVN i inne, tylko księża, tak? Tylko księża. Jeden po drugim, jeden po drugim i po odstrzał. Odbieranie dobrego imienia, odzieranie zgodności i tak dalej. I niszczenie społeczeństwa. Bo dzisiaj moi współbracia, którzy uczą katechezy, chociażby w domu, wychodzą w habicie do szkoły i słyszą o uczniów pedofilów, tak? O to chodzi, zniszczyć Kościół, odebrać dobre imię i będziemy sobie robili batalie szeroką ręką rozdawane pod hasłem żółta w socjalnym. I będziemy mieli przyszłość Kościoła i przyszłość narodu nie wiadomo. Uczelnia się rozwija. Z tego się cieszymy. Ogromne zaplecze ludzi młodych, także informacje o tej uczelni można odnaleźć w tych folderach, w tych informatorach. Także bardzo zapraszam się, aby rozpoznać i zapoznać się z tymi ważnymi dla nas informacjami. Pytacie się Państwo w dalszym ciągu, co z miodelem. Te prace w dalszym ciągu postępują. Tylko proszę zauważyć, że miodelnia jest także dziełem Fundacji Lux Veritatis, a zatem jest to wspólny mierzyk. Przypomnijmy sytuację, jak ten Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska na początku rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u bezprawnie zerwał umowę z Fundacją Lux Veritatis i jednego dnia obudziliśmy się z zabranymi 27 milionami złotych przeznaczonymi na te odwierty, które miały być także odwiertami badawczymi. Później ta ogromna batalia, żeby przeprowadzić to dzieło. Co się okazuje, że z tych dwóch odwiertów geotermalnych jesteśmy ogrzać w stanie 1/3 miasta Torunia. No ale co się okazuje w Toruniu? Siedzimy z prezydentem i okazuje się, że jego poprzednik sprywatyzował sieci dosyłowe w Toruniu. Francuzi są właścicielami. Bo to jest polska gospodarka, tak? Francuzom się opłaca mieć w Toruniu sieci przesyłowe, natomiast Polakom się nie opłaca. To był prawicowy prezydent na poświęcie. Więc widzimy możliwość zbudowania tej części dotyczącej akwaparku i tej części dotyczącej także balneologii czy lecznictwa, tak? Bo jak mówiliśmy, stwierdziliśmy się w masę wody solarkowej, wysoce zmineralizowanej, o właściwościach podobnych jak się chodzi. Dlatego trwają pewne przemeblowania, plany rozbudowa, czyli część rozrywkowa i część także lecznica dla tych, którzy będą chcieli z tego skorzystać. No i budujemy na Wiśle scenę, teatr i następny dzień czynienie w rodzinie będzie już od strony kościoła, będzie piękna, teatralna scena na wodzie, a my od strony lądu, od świątyni będziemy sobie siedzieli, więc trochę się lokalizacja zmieni. Trzeba będzie wcześniejszą planą jechać, ale jak widzicie, planów nam nie brakuje. Boże błogosławieństwo na razie jest. I ma być wasza modlitwa, o którą bardzo prosimy. I taka nasza wielka solidarność. Ja bym prosił jeszcze o jedno, kochani. Ojczyzna jest naszym domem. Prymas Wyszyński mówił, że opanował Polskę kocha najbardziej. Wielu ludzi u nas utęczonych, zmęczonych, przeżywających trudne chwile, spychanych na margines życia społecznego, bezdomni, bezrobotni, ukryte bezrobocie, specjalni
6 milionów ludzi bez roboty. Rozwalona młodzież za chlebem, w różne zawody na całym świecie. Ale to jest także rok wyborów do Europarlamentu, wyborów także do samorządu, w następnym roku wybory parlamentarne. I trzeba brać odpowiedzialność za przyszłość naszej ojczyzny. Zobaczcie, kto w tym parlamencie dzisiaj siedzi, kto się dostał. Jeżeli to ma być obraz naszego społeczeństwa, to można się po prostu załamać i za głowę chwycić. Trzeba podjąć pracę organiczną w Polsce, w naszych rodzinach, w naszych klatkach schodowych, w naszych zakładach pracy, w naszych miejscowościach. To nie jest łatwe. Wiem także o swojej rodzinie. Jedna z moich cioci to by za premiera życia oddała. Więc sobie wyobraźcie, jak wyglądają te chwili urodziny, te spotkania. Ciocia dzwoni, to mama odbiera telefon i mówi, poczekaj, najpierw ściszę Radio Maryja. Więc już się rozpoczyna, prawda? Ogień wrzucony do pieca i mama rozmawiać, ciocia, o sprawach dotyczących Polski. Ten jest przystojny, tak ładny. Nie wiem, czy ludzie to przystojne, zawsze miałem wątpliwość, ale tak sobie rozmawiają. No, dlatego bardzo to prosimy. Kochani, po pierwsze tak, z dyplomacją, łagodnie jak gołębie, przepięknie jak węże, z uśmiechem na twarzy, nie dać się prowokować, rozmawiać na argumenty, zbędne emocje schować do kieszeni i rozmawiać. Wyznacie kandydatów w swoim regionie najlepiej. Rozmawiać między sobą, organizować spotkania, z tym, że nie zamieniać, i o to zawsze prosimy, Kogi Piotr Przyjaciół Radia Maryja w komitecie wyborcze danych parlamentarzystów. Nie było tego. My działamy na terenie kościelnym, za zgodą księdza proboszcza, ksiądz proboszcz o wszystkim musi być poinformowany, ale sposób. O przyszłość na tej ojczyzny. Panie ministrze, prawda? Nie słowa. Tam rozmawiają się o sprawach morskich. Dlatego my też do Radia Maryja Tam będziemy zapraszali tych parlamentarzystów, będziemy rozmawiali z tymi, którzy mają wartości chrześcijańskie, katolickie. Wiemy, jak się zachowywali wcześniej, patrzymy im na ręce, czego możemy się od nich spodziewać. I o to też gdzieś was bardzo gorąco i serdecznie prosimy. Pani, czy są jakieś pytania? Bo to jest także bardzo ważna sprawa. Jeżeli są jakieś pytania, sprawy do wyjaśnienia, to także podczas tych spotkań rozmawiamy ze sobą jako rodzina Radia Maryja. Wszystko tak jasne. Dzięki księdzu Piotrowi. Proszę. No to jeszcze trochę. To jest tak. Ojciec dyrektor także marzy, żeby przenieść całość telewizji, tak jest uczelnia, żeby wybudować jeszcze większe studia telewizyjne, no i rozpocząć produkcję filmów. To są te plany. Dawno jeszcze więcej, ale to wszystkim mówimy. Ksiądz arcybiskup podjął także decyzję, to odnośnie moich dzieciaczków, zobaczcie, no, sportowych kółek różańcowych dzieci, że w tym roku nasze regionalne spotkanie odbędzie się w Chorzcznie. Chorzczno jest wyznaczone przez księdza arcybiskupa, ksiądz Piotr podejmie wszystkie niezbędne starania, więc w miesiącu październiku regionalne spotkanie podwórkowych kółek różańcowych dzieci w Chorzcznie. Jak ksiądz Piotr wspomniał, będę właśnie także na koniecie Wielkopostne od 6 kwietnia w parafii dobrego pasterza na Bukowie, tak? Więc będzie w niedzielę, w poniedziałek na Bukowie. No. Więc będzie możliwość tak, że jeżeli ktoś chciałby porozmawiać, przyjść, skorzystać, to ja myślę, też bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Ksiądz Piotr wstał, coś ważnego jest do zakomunikowania. Siedem Bukowe i Siedem Bukowe jest obok Słonecznego, tam gdzie stoi. Pan Kaczmierz ma dodatkowe jeszcze informacje.
sytuację. W międzyczasie, jeśli ktoś chciałby zadać pytanie, chce się głosić, to może się przygotować. Powiem, że jeśli ktoś chciałby zarywać rybołówkę,